Cześć, dzisiaj napiszemy krótkie makro, które w kolumnie C będzie wpisywało datę modyfikacji komórki B. Czyli jeżeli będziemy tutaj zmieniać jakiś status faktury czy opłacone, na przykład tak, to tutaj automatycznie wpisze się nam data i godzina zmiany statusu. Przechodzimy do karty Developer, Visual Basic, tutaj klikamy w Sheet 1, czyli arkusz. Tutaj wybieramy z listy rozwijalnej worksheet. I tutaj z tej drugiej obok wybieramy change. Czyli będziemy pracować tutaj w tym. To sobie zmarzamy. I tutaj sobie powiększę. Przepiszmy sobie nasz zakres, który będzie oczywiście range i będzie nam potrzebna jeszcze jedna zmienna, nazwijmy ją zak, która też będzie jako range. Teraz skorzystamy z ustawiając tutaj zakres, w ogóle skorzystamy z metody intersect, która zwraca zakres będący częścią wspólną dwóch zakresów. Application Active Sheet i tutaj damy zakres, cała kolumna B dajmy, czyli B, dwukropek B, zamykamy cudzysłów i nawias i drugi to target. I zamykamy nawias. I zapiszmy teraz, kiedy się ma uruchamiać makro. Czyli jeśli zakres is nothing, to wtedy, jeżeli zakres nie jest pusty, to wtedy ma się uruchamiać makro, czyli damy if not zakres is nothing, then wyłączmy teraz tutaj jeszcze application enable events, ustawimy na początku, że to jest false, a później na końcu makra włączymy ponownie i teraz dla każdej komórki, czyli for each zak in zakres i sprawdzamy, czy komórka zak nie jest pusta. Jeżeli nie jest pusta, to wtedy będziemy wykonywać makro, czyli if not VBA is empty zak value, czyli wartość komórki. To, czyli że nie jest pusta, to wtedy będziemy wykonywać, że w kolumnie obok komórki zak, czyli komórki w kolumnie B, skorzystamy tutaj z offsetu, czyli przesunięcie o 0 wierszy jedną kolumnę w prawo. .value, wartość będzie się równała teraz, czyli obecna data i ustawmy format daty, wyświetlanej daty. Czyli jeszcze raz to samo, przesunięcie o jedną kolumnę w prawo dla danego wiersza i tutaj number format, no i chcemy w postaci dzień, miesiąc, rok, a po przecinku godziny, minuty, sekundy. I w przeciwnym razie, jeżeli komórka jest pusta, to oczywiście nasz zak offset 0, 1. Dajemy clear contents, czyli czyszczenie komórki. I dajemy end if. Next. Next jest oczywiście tutaj dla for,
I teraz tutaj mieliśmy wyłączenie Application Enable Events, a teraz tutaj włączymy, czyli damy wartość true i dajemy end if, czyli dlatego tutaj ifa dajemy end if end sub, który już istnieje. I tak będzie wyglądało nasze makro. Zapiszmy je. No i przetestujmy, czy to działa. Zmieńmy tutaj na tak. Tu troszeczkę format. O, jest wszystko ok. Dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta i sekunda. I teraz zobaczcie, jeżeli bym znowu tą samą komórkę zmienił, to znowu tutaj się godzina już zmieni, sekundy się zmieniły. Cokolwiek tutaj nie wpiszę, to się będą zmieniały sekundy. Czyli wszystko działa tak jak należy. Dzięki, subskrybujcie mój kanał, piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę, cześć.